Wow. Na Teneryfie jest pewna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna. Jest to opcja, z której korzysta bardzo dużo ludzi, w tym bardzo dużo Polaków. Znam się, czy to jest dobra sceneria do tego, żeby to nagrywać. Zajebista, bo widać Rocco de Conde. Mamy kolegę, który jest jednocześnie magikiem, iluzjonistą. Również na przykład grillował nam kaktusa. Dlaczego takie rzeczy potrafi i co nam pokaże? Zaraz zobaczymy. Idziemy do jaskini, w której żyją ludzie, którą sobie ludzie urządzili, jak oni żyją, jak oni się kąpią, jak oni ładują baterie. No ja wam tego nie powiem, bo nie mieszkam w jaskini, ale zaraz wam to opowie ktoś inny. Jesteśmy na końcówce Adeche, gdzie są naprawdę wypasione wille, a tutaj, po drugiej stronie, ludzie sobie mieszkają w jaskiniach. Ej, tamtędy nie ma przejścia. Halo. To, że było rok temu, nie znaczy, że teraz też. Siema. O, już widać pierwszy wynalazek. Panel słoneczny do ładowania powerbanków. I telefonów. Siema Grzesiek. Tak, dzięki Grzesiek, że nam zdecydowałeś się opowiedzieć trochę o swojej willi. No co, salon. Chyba tego nie muszę jakby mówić. Widać. Kuchni jako takiej nie mam, bo kuchnia to jest tylko u mnie palenisko i budla z gazem. To jest kanapa antygrawitacyjna. Na zasadzie, że jak już się rozłożysz tutaj, to jest lekko w dół i w tył i bardzo ciężko się wstaje, no. No i co, zapraszam do domu. Mała kuchnia, znaczy mała kuchnia, jakby spiżareczka, mam lodówki takie turystyczne. Tu mam w ogóle tonę jedzenia, które ludzie zostawiają i słodkiego i wszystkiego. Tu jest po prostu no masa żarcia. To ludzie cię obdarowują po prostu tymi jedzeniami? Chodzi o to, że jak dużo ludzi jest, no to zawsze trochę zostaje. Część jest z friganizmu, część jest kupiona, a każdy po trochu coś i jakby no tak to wychodzi, nie? No i tak wygląda sypialnia. Nie wiem, czy jest to co pokazać. Mamy duży materac. 6 osób jak na razie z kołku, najwięcej. Okej. Okay. O, szafka. Czyli w sumie twój dom składa się z tej sypialni, z tamtego salonu, który pokazałeś i z kuchni. Po prostu jest tak, że wiesz, gdzie są te jaskinie, widzisz, gdzie ludzie żyją, jak to wygląda, no jakby znasz po prostu to, cały ten teren, no bez u siebie na podwórku, więc jak ktoś wyjeżdża albo coś, no to tak naprawdę wszyscy od razu o tym wiedzą, bo tu tak poczta pantoflowa działa, nie? W zeszłym roku byłem 4 miesiące, teraz jestem miesiąc, no i na razie nie mam biletu powrotnego, nie? Ale krócej pewnie zostanę, no bo to jest sielankowe życie, ale no trzeba do przodu, nie? Już chciałbym zwiedzać, podróżować dalej gdzieś. No właśnie, a co w takim momencie, jak na przykład urządziłeś sobie swoją jaskinię i wyjeżdżasz, to ktoś może ją przejąć? Klucze są pod kamieniem i to jest tak, że jeżeli jest jakiś znajomy na przykład, który nie ma albo chce zmienić, bo lepsza i tak dalej, albo w ogóle jak parę osób wpadnie, no to oni sobie to przejmą i przekażą dalej, a jak nie, no to zostanie puste i w końcu ktoś ją zajmie, no bo jakby no jest fajny kawałek skały, nie? W zeszłym roku tu nikogo na przykład nie było, a teraz mam już co najmniej kilku sąsiadów i no jest dużo więcej ludzi tak naprawdę, ale ogólnie te wszystkie tutaj, tego tak nie widać, ale jak się człowiek przejdzie, no to wszędzie są gdzieś poukrywane domki albo jakieś konstrukcje wolnostojące albo coś innego, nie? Kradzieże w jaskiniach? Albo ktoś tutaj przychodzi? Ogólnie zawsze to jest śmieszne, jak ludzie przyjeżdżają i takie, o nie boisz się, że coś, no bo ja wszystko tu zostawiam jakby, nie? Praktycznie w ogóle nie, tylko podobno przez cały rok gdzieś tam latem podobno jedną osobę okradli, nie wiem, myślę, że to jakieś było losowe, no bo te ludzie mieszkający tutaj się raczej nie okradną, no bo jesteśmy po prostu sąsiadami, jest tak, że mało turystów tu chodzi, więc my też w każdy wszystko widać. To jest takie, że tego nie słychać, ale jakbyś tam ruszyła kamieniem, to się tak niesie, że po prostu wszystko słychać, od razu wiadomo, czy ktoś idzie, czy nie idzie. Jakby nie ma raczej problemu z kradzieżami, no. Jak to wygląda z legalnością? Nie mam bladego pojęcia w sumie, jak to jest w Hiszpanii, bo to prawo jest dziwne, oni tu mają te okupado i tak dalej. Nie wiem tak naprawdę, jak to wychodzi. No ale tutaj to jest tak, że jeżeli to jest teren prywatny, no to jakby no nie ma problemu, no bo to jest teren prywatny i rób sobie co chcesz, nie? Czy to jest marihuaninem? Pimpuś! Pani, przynajmniej na tutaj, legalnie możesz w domu mieć 3 roślinki, więc jakby... Co ciekawe, to wie, że bardzo mało osób wie, że można jeść liście opuncji. To jest opuncja i wszyscy jedzą owoce, ale mało osób wie, że to jest meksykańska potrawa nopal. W sumie mogę wam zaraz podkrajać i sobie spróbujecie. Pokroimy. Znajomi powiedzieli, że można. Przez miesiąc karmiłem tym ludzi i dopiero potem sprawdziłem, czy faktycznie jest jadalne. Bo ja robię z tego kaktus burgery jako po prostu coś śmiesznego. Po prostu grilluję jeszcze tego kaktusa i dodaję do burgerków, więc jakby wszyscy zachwalają. Jest taki dosyć śluzowaty. No nie jest to jakieś super dobre, ale jest bardzo zdrowe. Pachnie? Dobre. Jak trawa. Jak ogórek trochę. Taki ogórek trochę. Ej, smakuje jak ogórek.
tylko posolić i kurde. Mizeria z kaktusa. Jak chcę zakisić. Iste to jest. Dobre. Dobre. Bardzo dobre. Jakbyście się zastanawiali, gdzie bio, to gdzieś tam. Najlepisty pasek. Tak, ten pasek też jest znaleziony, ale on jest z dętki rowerowej. Pasek z dętki. To jest super sprawa, no. Ty jakby normalnej pracy nie masz, nie? Nie. Okay. Wcześniej miałem oszczędności, które w 3 tygodnie wydałem to, co miałem mieć na 3 miesiące. No jeszcze trochę mam, ale bańki mydlane jeszcze robię, nie? Więc jak nie ma problemu. A co z toaletą? Mycie to nie jest problem, bo tak naprawdę mamy tutaj, no jest taka rura i z niej kran taki idzie i jest jakby w takim dobrym miejscu. Toaleta, chodzi o WC tak naprawdę, no i generalnie to jest, nie wiem gdzie robią sąsiedzi, mnie bardzo to zastanawia. Ale my mamy u sąsiadki obok, po prostu tam jest wybudowana i jakby mamy, jest paleta, pod paletą jest śmietniczek z workiem, ze wszystkim, no i po prostu po wszystkim przykrywasz i potem to popiołem w ogóle zasypujemy i jakby wynosimy i do dziury i zasypujemy, nie? My tam po prostu, przecież ja za każdym razem wszystkich tam zaprowadzam i tak. To jest też tak, że ona ma taką najbardziej kobiecą i najładniejszą posprzątaną jaskinię. Tu mam mandalki, to są. Kasia robi różne takie, ja zrobię. Mogę tu wejść do środka? Tak, wejdźmy się sobie. Potem zobaczę na YouTubie, że o, ale pięknie tu ma. Baldachim świetny, co? Ty można sobie pograć w Uno. Popielniczka w kokosie. Tak. No nieźle. Nie no, tutaj to wow. Aż sam bym chciał tu mieszkać. Uciekamy! Przyszła Kasia. Właścicielka przyszła. Nie wchodziliśmy do środka. Teraz my wracamy z bani, policja nas przegoniła w ogóle. Z kornera? Zarobiliśmy na 14 euro za godzinkę. Co robiliście? Tak, idziemy wydać. Robiliśmy banik się mydlony. Aha. I policja was przegoniła? Czemu? To są podlignoci. Ktoś miał zły dzień. Matka, ty często bywałaś w jaskiniach. Opowiedz o swoich historiach w jaskiniach. W moich historiach w jaskiniach. Nie wiedziałam zupełnie, że ten świat istnieje wtedy aż tak. Eksplorowałam bardziej, byłam właśnie w hippie campie na dole, gdzie mają piec super duży, palenisko do pizzy, do lasagni. Niektórzy są leniwi i palą jointy, a niektórzy są mega aktywni i przechodzą całą wyspę z buta w kilka dni. Niektórzy są artystami, niektórzy uwielbiają naturę i tylko medytują, nie chodzą na żadne rejwy, a niektórzy uwielbiają sobie wziąć grzybki czy emeczkę i sobie przybalować. Są wielkimi mózgami i tylko można siedzieć 2 godziny i słuchać opowieści. No ale samego innego życia po prostu człowiek tu się uczy, nie? No bo musisz sobie wszystko skleść samemu i zbudować i jakoś naprawić i walczyć z warunkami atmosferycznymi albo coś, no i człowiek się uczy, nie? Tak na dłuższą metę jakby nie męczy? Co to ma męczyć? Przecież to jest idealny klimat, dużo ludzi, przepięknie. Jakby nie wiem, może męczyć brak pieniędzy, ale w sumie to raczej człowiek się przyzwyczaja do tego, że po prostu się mniej tutaj wydaje i jakby inaczej funkcjonuje i to tyle, nie? Czemu magik? Magik dlatego, że jestem iluzjonistą po prostu, no. Jakby dlatego magik, no. Zrób sztuczkę z sutkiem. What? Zrób sztuczkę z sutkiem. Ja zaraz przyjdę. Ile mi to wyjdzie, tym bardziej przed kamerą, ale... Sztuczka jest bardzo prosta, okej? Okay? Czekaj. Ja jestem bardzo szczupły. Jakby, no, łatwo jest mi po prostu ręce przełożyć. Coś takiego. Recepturkę mam. Na przykład też można gwoździć, a nie mam. Kurczę, że ja nie mam. No, ale tym markerem w sumie bez szału. Tak wygląda życie w jaskiniach. Jedzenie w sumie rośnie zaraz obok. Trzeba tylko kolce usunąć, pokroić i zjeść. Na jakiś czas bardzo chętnie bym sobie zmienił życie, tak? Wygląda to bardzo inspirująco moim zdaniem. Idziemy na ecstatic dance? Tańc ekstatyczny. No tak, ecstatic, mówię. Idziemy na ecstatic dance i będziemy tańczyć. Trzymajcie się, pa! W następnym odcinku odwiedzimy Horse Rescue i zostaniemy oprowadzeni przez jednego z tamtejszych pracowników. Zostańcie z nami, cześć!